Proszę Państwa, my mamy agenta Tomka, trochę się go wstydzimy, ale to jest nic. W Wielkiej Brytanii właśnie na jaw wyszły akta, które wskazują, czym się zajmują tam lokalne służby wewnętrzne. Proszę Państwa, otóż w 1967 roku śledzono tam aktywność UFO. Autentycznie agenci CIA byli szkoleni, jak rozpoznać UFO, jak z nimi rozmawiać, jak zabrać później wieczorem do domu przedstawicielkę obcego wywiadu. Bano się, że zaatakuje Anglię. Jaka pierdata pogoda. Да бля, вообще пиздец. Блять, Алекс, смотри, ебать, НЛО! Где? Во, смотри! Nie tylko nasi politycy mają dziwnie w głowach, ale będziemy udowadniać, że też mają. Eliza Michalik i Marcin Teller. W tym tygodniu proponuję ściąć polityczkę, której dawno u nas nie było, przynajmniej w pozytywnym kontekście, i dzisiaj też nie będzie w pozytywnym kontekście, panią Beatę Kempę, która wystawiła żywy pomnik ludzkiej głupoty. Przeczytajcie, jeżeli macie w domach zaległe plus minus Rzeczpospolitej, wydanie weekendowe z ubiegłego tygodnia. Beata Kempa rozmawiała tam z Robertem Mazurkiem. Ja w zasadzie cały ten wywiad, proszę Państwa, od pierwszego do ostatniego zdania właściwie powinien zostać wyrzucony i ja się dziwię, że ona go autoryzowała, więc nie mogę zacytować całego wywiadu, ale dam może tylko takie wybrane. Ona tam próbowała zaczarować rzeczywistość, ponieważ w województwie świętokrzyskim została strasznie źle przyjęta, a próbowała pokazać, że nieprawda. Bo historia jest taka, że liderem PiS w województwie świętokrzyskim, tak krótko przypomnę, chociaż państwo pewnie wiecie, był nieżyjący już Przemysław Gosiewski i Beata Kempa została tam zesłana jako spadochroniarka, co jest specjalistką PiS-u. Porównywania do spadochroniarka, Przemysław Gosiewski, spadający ludzie z PiS-u są niebezpieczne, uważaj. Ale myślisz, że ona teraz spadnie? Nie życzę jej tego, w przeciwieństwie do ludzi pod krzyżem, którzy chcieli, żeby pani Anna Komorowska spadła, aż tak zła. Życzymy jej tylko, żeby przybyło jej komórek szarych albo jakichś w innych kolorach. W ogóle w PiS-ie lubują się w mocnych porównaniach, bo to ostatnio pani Anna Fotyga mówiła coś o dawaniu w pysk, że ktoś jej dał w pysk, podobno niektóre kobiety lubią, ale teraz Beata Kempa na pytanie Roberta Mazurka, dlaczego się tak często obraża, czemu się obraziła w czasie posiedzenia komisji śledczej, zalała się łzami, to mówi tak, a pan by się nie obraził, gdyby przewodniczący komisji potraktował pana jak szmatę. Znaczy, wiesz co, coś takiego nie przyszłoby mi w ogóle do głowy, szczerze mówiąc. Poza tym jest takie stare powiedzenie, nikt cię nie może upokorzyć bez twojej zgody, tak? Może cię ktoś rozgniewać, może cię ktoś wkurzyć, zirytować, nie wiem, zawieść, ale potraktować jak szmatę? Znaczy, ja wiem, że nie ma słownikowej definicji, jak się kogoś traktuje jak szmatę, ale wszyscy możemy sobie uzmysłowić, jaki rodzaj to jest słów i zachowań. Na pewno nie jest to rodzaj słów, którzy wypowiadają do siebie przedstawiciele komisji. Tam było coś o kożuchu i o kwiatach, no. Mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym precedensem na szczytach władzy i stąd musimy być wyczuleni. Moim zdaniem to jest taki rodzaj słów, tak w mojej wyobraźni, nie wychowywałam się w środowisku Meneli, tak wiem, moje ulubione słowo i generalnie poza filmami nie wiem, jak chodzi to środowisko, ale gdybym miała, wiesz, sobie wyobrazić, jak wygląda porozumiewanie się na przykład kobiet i mężczyzn w takim środowisku, no to bym powiedziała na przykład potraktowałeś mnie jak szmatę. To jest po prostu żenujące i moim zdaniem jestem zdumiona, że posłanka A, coś takiego w ogóle jej przychodzi do głowy, na B, temat, mówi to na głos, C, na własny temat, a D autoryzuje taki wywiad. Szmata jest przedmiotem potrzebnym, którego używamy wszyscy. Czasami posprząta, zamiecie, generalnie po niej jest czysto. Natomiast zastanowiło mnie jedno zdanie, które ona powiedziała. Zorganizowałam konferencję prasową i nagle dwóch panów bez ostrzeżenia zaczęło mnie atakować. Ona jest najbardziej tym zbulwersowana, że jak rozmawia z ludźmi, to oni mają zdanie na kontrze i nie ostrzegają ją, że będą się z nią spierać. To czyli takie jak pisowe. Zamierzasz kogoś zaatakować, to ostrzegam cię. Za chwilę zrobię ci to i to, tak? I wbiję cię w ziemię. I wtedy na pewno ten atak będzie bardzo skuteczny. Ona mówi też o zdradzie. Na pytanie Roberta Mazurka, dlaczego nie lubi pań z PJN, powiedziała, że to jest zdrada. Że te panie zdradziły, a ona zdrajców nie lubi. Wiesz, ja myślałam, że partia polityczna to jest demokratyczna instytucja, mająca jakieś mechanizmy sukcesji władzy. Okazuje się, że to jest mafia. Z jednym dyktatorem, tudzież ojcem chrzestnym. Tak, z jednym małym ojcem rycerzem, chrzestnym. Wiadomo, jak się nazywa na czele.